Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Pogoda za oknami naprawdę świetna, a co za tym idzie, niektórzy wyciągają już swoje grille z szopek, garaży i innych, prawda, piwnic. Jak grill, to oczywiście kiełbasa śląska, no bo w każdym polskim domu przecież na majówkę śląska być musi. A żeby wiedzieć, która jest najlepsza, właśnie po to powstał ten film. Dziś przetestujemy sobie 7 kiełbas śląskich, takich ogólnodostępnych ze sklepów Biedronka, Lidl, Carrefour. Zobaczymy, która jest najlepsza, a żeby te był rzetelny, oczywiście będziemy jeść je na ciepło, bo będziemy je grillować. 7 kiełbas przed nami, wszystkie oczywiście zostaną nacięte, włożone do grilla, który już w tym momencie się nagrzewa, a później sprawdzimy, która z nich jest najlepsza. Oczywiście w Waszej ulubionej formule, czyli z zamkniętymi oczami, albo zasłoniętymi w sumie, a nie zamkniętymi. Tak, zgadza się. Także zacznijmy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwona i pamiętajcie o tym, żeby wejść na Instagram, na kanał nadawczy, bo tam ankiety i różne inne rzeczy, więc bądźcie na bieżąco, a ja zaczynam grillować, znaczy my. No miło, że mnie zgarniłeś. Tak jest. A ja do garów. Ty do garów, a ja jeszcze muszę okulary dostać. Czy, w sumie to będzie tak, że kiełbasy mają swoje numerki, tylko ty wiesz, jaki numerek to jaka marka i potem ja się na końcu dowiem, która kiełbasa jest z jakiej marki i będzie ranking, tak? Ty mi podasz w sensie opakowania od pierwszego do... Czyli każdą oceniam od 0 do 10. Okulary! A gdzie są? A tu są. No to dać ci inny nóż? Nie, tym. Po co brudzić dwa? Przecież trzeba być eko. Szkoła nacinania kiełbas oczywiście jest w krateczkę, w paseczki z dwóch stron. Ale nie do końca. Z jednej strony, no nie do końca, to tylko no jedną rzecz. Stron. No dobrze, z dwóch stron robię, ale nie będę robił krateczki ani innych. Pierwsza przecięta, o Jezu, jak ta się różni w ogóle. No jest lebera, że tak powiem. Ale taka jest, powiem ci, taka, no taki ma kolor, wiesz, taki bardziej bym powiedział jak z mięsnego, a to wszystkie kiełbasy paczkowane. Jakbyście pytali, na chacie wali mięsnym ostro, nie? To no, jest... okropnie. Pięknie, okropnie. Ja to już bym browara otworzył tutaj i ciach grillowanie. No widziałam, że kupiłeś. Tak, piwko jest. A z Pitagorasa wyliczyłaś, że się wszystkie zmieszczą na grillu naraz, tak? Tak, wyliczyłam no. To na pewno nie miarką w iPhone. No, Dane jak liczyła kiedyś? Dane kiedyś liczyła nie miarką w iPhone, tylko iPhone'em. Ona się tak. W półśrodki nie pierdoli. Po co miarka w iPhone'ie? Jak jest iPhone? Ogólnie 7 kiełbas udało mi się znaleźć. W ogóle zauważyłem, że jest mega duży problem, wiesz z czym? Żeby kupić kiełbasę śląską w opakowaniu, gdzie nie ma ich 40. Wszystkie worki z kiełbasami śląskimi no, tam jest... No jest downsizing. Tam, downsizing to, nie wiem, nie w kiełbasach śląskich. Ta ci da ciekawe doznania sensoryczne. Dobra. No nie czujesz? Czuję, ale jak zacząłem kroić, to czuję ją jeszcze bardziej. O, panie, to je pasztet. Babciu! Znów z tym z pasztetem. Znów z tym pasztetem, dykcja Serafin. Znów z tym z pasztetem. Włączam kiebasę. Kiebasa. Klikam OK i wsadzamy. Od tej strony. 1, 2. No akurat tego to nie pomyl, dobra? 3, 4, 5, 6. Ta jeszcze żyje, wybiegła z talerza. 7. Patrz, idealnie. 7 kiełbas na grillu. Zamykamy. Pozostaje nam czekać. Niech się zgrillują. I robimy je na takie śląska well done będzie, czy medium bardziej? No, siadamy. Nie wiem, brakuje mi słowa. No, ale takie przypieczone, czy takie po prostu z grilla? Nie takie zwęglone. O, tego słowa mi brakowało. Węgla w Polsce brakowało. To i słów zwęglony może brakować. No nie, niech będą takie skwierczące. Dobra. No właśnie, to jest bardzo ciekawa ta. Cza. W tym, że grillowanie to jest narodowy sport. Bardziej istotny niż piłka nożna. Polacy z grilla chyba słyną, chociaż nie wiem, Amerykanie. Bo na pewno są lepsi w piłce niż... lepsi w grillowaniu niż w piłce, tfu. To na pewno. Ale jedzie! Weź otwórz, pokaż. Pokaż, która tak zaczęła. No mocno. Pachnie jak na grillu. A my tu normalnie w chacie. 7 kiełbas na grillu. I to nawet nie w kuchni. No bo już będą takie gorące, że ich nie zjem. Gorące ziemniaki. Każdy Polak na obiedzie jak ma gorące ziemniaki. Wtedy zawsze każdy łyżkę zimnych buraków. Jak mamy chwilę, to może... No zostało do końca grilla ze 2 minuty. No w takim anturażu. No prawie jak na łonie natury. Grill. No i już. No i już. Dzięki ci, panie.
Dobra, moi drodzy, ja uważam, że już, żeby ich też nie przepalić za bardzo. Gorące są w pierun, także ten grill, moi drodzy, już jest skończony. Kiełbasy od 1 do 7 gotowe, więc teraz pozwólcie, że z kadru on wyjedzie i odstawimy go tam. To się tak szybko zadziała, że nawet piwa byś nie zdążył wypić. No to... Gdzie to ta magia grillowania? No bo grillowanie polega na tym, że to wiesz, to... Czego uczysz? Myśmy o kiełbasie zapomnieli, a wszyscy nawaleni. Zakładamy okulary i będzie nakładane. Czy ty mi pokroisz wagoniki? Nie. Gdzie ty jesteś? Teraz tak, ja nie wiem jaki to jest numer, nie wiem jaka to jest firma, nie wiem co to jest w ogóle, ale ja sobie sam tego nie pokroję. Musisz mi ukroić kawałek. A to nie nabiłaś mi? Mam? Masz, tylko uważaj, bo jest gochące. Kiełbasa numer 1, ja nie mam pojęcia jaka to jest firma i co to jest za kiełba, że tak powiem. Wy widzicie na ekranie markę, więc ja totalnie, nie dość, że na ślepo, to nie mam nawet pojęcia jak wygląda ta kiełbasa, jakiej to jest firmy. Po prostu test smaku, subiektywny, pamiętajcie, to jest najważniejsze. Oceniam od 0 do 10 i na końcu dowiem się, która była na pierwszym miejscu, która na ostatnim. I wy również się dowiecie. Ta jest dobra, jest bardzo taka, bym powiedział, kiełbasiana, taka typowa kiełba, jak ci się kojarzy śląska, ale trochę jest galaretowata, nie jest taka fajnie zbita, jakbyś sobie kupiła na mięsnym, załóżmy, kiełbaskę. Lekko galaretowata, ale smakuje, uważam, że tak jak powinna smakować śląska. Tylko jest taka, trochę pasztet, no, trochę pasztet. Mogłaby być bardziej zbita, przyprawowo ok, nie za słona, bezpieczna kiełba, dałbym takie 6. Jakby była na grillu, to bym zjadł. Nie miałbym czegoś takiego, że o, jaka niedobra kiełbasa i tylko mortadella in my life. Nie, dobra, taka szósteczka. Ale jest taka blada. Blada jest? Ale o, jaka gorąca. Strasznie dziwny test, nie? Serafin siedzi przy stole i je kiełbasy. Także 6 na 10. Wpisuj tam w kajet. No już wszystko mam, ty się nie bój. Ale ja to mam tak, nie? Że jak jest zima, jesień, to ja już tęsknię za grillem. Ja to lubię grillować. Nawet nie samo, żeby jeść, ale po prostu otoczkę grilla. Jak ten grill pachnie, jak te piwa się otwierają, jak się jest gdzieś nad jeziorem. Zupełnie inne życie. Na poziomie. Nabita? I teraz proszę w łapkę. Dzidziuś. No to ja ci teraz coś powiem, nie? Uważaj, jesteś gotowa? I wy? Jesteście gotowi? Wieliczka. Słona? Jakbyś palec włożyła w solniczkę i obliza. Co ty gadasz? Tak słona, pioruńsko, że aż mnie wykręciła mnie. No jest strasznie. Mam jeść drugi jeszcze? Bo może to było kwestia, nie wiem, czegoś. No to tam masz taki pierwszy kawałek z dupką. To? Tak, i w ogóle nie wygląda to zbyt reprezentatywnie. No, czułeś coś tam? O! No, najgorzej! No tu niestety w porównaniu do tej pierwszej, nie dość, że słona jak, no jak wieliczka, jakbyś se solniczkę normalnie otworzyła i łyżeczką jadła, to jeszcze w dodatku trafiło się to, co ja wiem, że niektórzy w ogóle by już tą kiełbasę wyrzucili do, nie powiem gdzie, chrząstka. No nie, nie, nie. To jest najgorsze, co może być. To już jest po grillu wtedy. Do widzenia. To jest, no, to już można się rozejść, nie? Czy tak. Trzeźwi, czy pijani. No nie chcę być jakiś super, że tak powiem, tutaj, jak się mówi? Surowy, ale dwójka. No, wiesz, co nie jest surowe? Nasze kiełbaski na grillu. Tak. Dwa na 10. Lecimy z next. Ale mogę powiedzieć, że ona jest bezglutenowa. Ma specjalne... O, proszę. No. Adnotację, że jest... Wszystko jasne. Jest bezglutenowa i pewnie jeszcze jest wegańska, dlatego dostała 2. Kiełbasa numer 3. O, ale ta pachnie ładnie. Nawet nie biorąc do ust, poczułem, że ładnie pachnie. No to jest najbardziej luźna konsystencja. Smak może i okej. Okay. Jest tak luźna, że w pierwszym kontakcie z nią miałem coś takiego, że oj, najtańsza parówka, nie? Takie wrażenie na ślepo. Oczywiście to jest moje zdanie, żebyście nie sugerowali się, ale no nie. Konsystencjonalnie. Konsystencją jest bardzo słabo. Smakowo może nie jest najgorzej, ale konsystencja jest no w ogóle nie. A ma taki ładny kolor. W ogóle mi nie siedzi to. Ja daję 2 tak samo jak tamtej. Naprawdę. No co ty, jak tu nie ma chrząstek. No dobra, nie ma chrząstek 3, ale no. Konsystencja. W ogóle mi nie odpowiada konsystencja. No ja mogę się zgodzić na to. Bo ja lubię, jak takie kiełbasy są takie zbite, dobrze przyprawione i czuć, że coś gryziesz, a to się językiem przebiłem przez to. Nie. Następna. Kiełbasa numer 4. Znaczy, w sensie numer 4 w kolejności, nie że ona ma 4 jako firma. Uwaga. Co one wszystkie są takie słone? Doprawione od serca jest napisane. Kolejna mega słona kiełbasa. W sensie, no nie wiem, może jak się po tym piwie
grilluje i się chlebem zagryza albo ketchup, to tego aż tak nie czuć. Ale tak sauté, ta kiełbasa śląska, to jest no już chyba druga, która jest tak słona, że masakra. Ale ta ma chociaż lepszy smak. Ta nie jest zła, no. Nie będzie miała szóstki jak tamta pierwsza, która była. Ale tu już taką bezpieczną, najgorszą ocenę, jaka jest stworzona, dam 5. Tej daję 5. Ale to co ja tak surowo oceniam? Co ja nie może nie lubię? Myślę, że w tym roku grillowania już więcej nie będzie z tobą. No kiełbasy chyba nie. Kiełbasy na mięsnym trzeba kupić. Od tam pani Heleny, co to sama na flaka nabija. I samolecik. Samolecik leci. Czyli jeszcze tylko 3 zostały? Dwie. Znaczy w sensie stąd 3. Ta i jeszcze 2. Tak. No nie, bez jaj. No jak nie. Tam? Mordo? Tom jak wziąłem do ust, no to nie chcę więcej jej próbować. No to mniej więcej takie uczucie, jakbyście bawili się w piaskownicy i czasami się trafiało taką glinę. Tą glinę byście owinęli w jakiegoś flaka, takiego twardego trochę. Przegryzacie tego flaka i potem ta glina tak ginie po prostu pod waszymi zębami, językiem i rozprowadza się po całej jamie ustnej. I oprócz tego jeszcze jest ponownie tak słona, że ta jest chyba najbardziej słona. To, tamte to było nic. Pozwolę sobie nie ocenić tego, a jak nie ocenię, to znaczy, że ma ode mnie 0, bo nawet nie chcę, żeby brała udział. Dobra? To jest w ogóle ciekawy przypadek. Ciekawy przypadek kiełbasona batona. Właśnie to miałam w głowie, to mówię. No, bez oceny w ogóle. Nie poddaję jej do konkursu. Na pod wpływem trzeba na grilla iść. No inaczej to nie dasz rady. I różdżka. Kiełbasa przedostatnia i chciałem powiedzieć, że maksymalna ocena jak na razie wśród śląskich to 6, tak? Nie, 6, prawda? No, 6. Nie wiem, czy ja już chcę na siłę kogoś tutaj dać na podium, ale ta, gdyby ona miała trochę... Więcej soli? Nie. Ta, gdyby miała trochę delikatniejszą skórkę, to w środku nie jest zła. W sensie jakby... Odpowiada mi smak, ale trochę za twarda skórka. Ja to nie lubię, jak jest taka twarda skórka. Zawsze mi mama mówiła, że jak tą twardą skórę będę jadł, to nie będzie brzuch bolał. Więc tu za twarda skórka, ten flak, ale środek dobry. No, to tu bym dał, to będzie chyba numer 1 póki co. Dałbym 7. To nie jest kiełbasa, która według mnie zasługuje na, nie wiem, 9 albo 10, że łomatko, zabijajcie się o nią i stójcie w kilometrowych kolejkach, ale... A konsystencją? Bo tam... No nie, jest okej, okay. Jest okej, okay, no. Bo na opakowaniu jest napisane, że średnio rozdrobniona. No, ale dobra. I w ogóle ma jakiś taki posmak jakby wędzenia, coś takiego. Dobra, 7. 7 na 10. Czyli to jest na razie najlepsza. No i została ostatnia. Została ostatnia. Ostatnia kiełbasa. Jeżeli ta kiełbasa nie zaskoczy mnie smakiem i nie będzie wybuchu, eksplozji w mojej jamie ustnej, to znaczy, że śląska nie jest dla mnie. Uwaga, ostatnia. No. No co? No i to jest kiełbasa. Tak? Odpowiednio twarda skórka. W środku też jak najbardziej konsystencja kozak. No to jest najlepsza jaka była. Czyli tamte spadają na trzecie, drugie i to jest zwycięzca. Ostatnia uratowała honor wszystkich kiełbas. Daję jej 8. Nie jest to dycha. Dycha to jest z kiełbasa jakaś ze wsi, taka co robi pani Halina, tak jak mówiłem, gdzieś na mięsnym. Helena może być. A to jest 8. Dobra, mega. To musimy kupować na grillę. Tom kupujemy na grillę. Na grillę. 7 kiełbas za nami. Ostatnia uratowała honor wszystkich poprzednich, ponieważ zajęła pierwsze miejsce. Ale jaka to była firma? Wy już wiecie, bo wam się wszystko wyświetlało. Ale ja jeszcze nie. To jest numer 1. Kraina Wędlin numer 1. No dlaczego Biedronka znowu wygra? Naprawdę oni mają tak te produkty? Dobra, Kraina Wędlin numer 1, czyli to można śmiało kupować. Numer 2, Targ Świeżości Śląska z naszej wędzarni. Carrefour, nowa marka własna. Ale ja bym chciała tylko powiedzieć jedną rzecz, że Kerf ma lepszy skład niż Biedronka. Kerf ma lepszy skład? Tak, a mięsko jest tyle samo. Jeżeli chodzi o zawartość mięsa, to tutaj mamy w Biedronce 91, w Kerfurze mamy 92. No to nawet jeszcze lepiej i ma krótszy skład, bo nie ma wzmacniaczy smaku. Mhm. Czyli pierwsza Kraina Wędlin, druga Kerfur, trzecia. Trzecie miejsce Morliny. No to się spodziewałem, że one będą wysoko, bo to jest niezła kiełbasa. 80% mięsa z szynki. Numer 4. Madej Wróbel, śląska z szynki. Numer 5. Pekpol Ostrołęka. W ogóle pierwszy raz na oczy tą firmę widzę. Ona miała bardzo ładny kolor, jak ją kroiłeś i jadłeś. Okej. Okay. Pekpol. Lidl jest dopiero na miejscu 6? Peacock Puree, kiełbasa śląska z szynki. Aha, bo to jest ten, że to niby ten dobry skład bez glutenu i tak dalej, tak? I na ostatni, jednak.
No niestety. Jano, kiełbasa, proszę bardzo. Ja bym bardzo chciała się pozytywnie zaskoczyć. Czy ja czytałeś skład tej kiełbasy? Nie. Kiełbasa drobiowo-wieprzowa, drobno rozdrobniona. Światło. Światło. Wędzona, parzona. Składniki. Mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt 21%. Skórki wieprzowe 10%. Koniec mięsa. Naprawdę? Naprawdę. Kraina wędlin numer 1, podium Carrefour i Morliny numer 3. Dalej Madej Wróbel, Peko, Pekpol, już mnie światło się tutaj wyłącza. Także wyklikajcie subskrypcję i pamiętajcie o tym, że Kraina wędlin najlepsza. Czy jesteś zaskoczona? Ja w sumie myślałem, że Morliny będą na pierwszym. A ja jestem Madej Wróbel. Madej Wróbel? Ale jest na czwartym, nie jest źle. Dziękujemy Wam za oglądanie, zostawiajcie łapkę, subskrypcję i dzwona, wbijajcie na Instagrama i do naszego kanału nadawczego, a my się żegnamy. Papatki! Majo! Majo! Zwycięską kiełbasę dzisiejszą zjem sobie ze zwycięskim ketchupem z kolejnego odcinka, więc jeżeli jesteście ciekawi, który ketchup wygrał, subskrybujcie i wbijajcie na kolejny odcinek.